Dzisiaj pijemy wino Monte de Ravasqueira, szczep Syrah, rocznik 2019, vino regional, czyli jak vino to znaczy, że Portugalia czy Hiszpania? Portugalia. 13,5% alkoholu kupione w Biedronce. Chyba bardziej popularne jest takie same wino, tylko z granatową etykietą. My zobaczymy, jak smakuje z etykietą czarną ze szczepu Syrah. Korek naturalny. No i zobaczymy. Barwa ciemna. Rubin. Zapach jest owocowy. Czuć owocami. W smaku mimo to półwytrawne, ale wyraźna słodycz. Wyraźna słodycz, owocowość. Delikatne, mimo że 13,5% nie czuć alkoholu. Czyli czerwone owoce. No i półwytrawne, ale duża, wysoka słodycz. Tak, nie czuć beczką. Beczką nie. Taniny nie ma. Jest. Troszkę, niewiele. Nie, jest delikatna tanina. Ale zapach ładny, owocowy. Delikatny, tak. Tak. Nawet bardziej delikatny niż to poprzednie. Niż rowerek? Tak. Dobra. Ale czy lepsze od rowerka? 7 daje, i pół. I pół? Nie. Ja to nie wiem, jak dla mnie nie przepadam za słodyczą w winach. Przestań, to jest taką. Lekko odczuwalne te słodycze. Nie, właśnie. Niby był wytrawny, a takie lekko słodkie daje. Ostrożnie. Przepraszam. 6,5. Nie, no. Jest dobra, ale. Dużo słodsze jest, bo ja mam jeszcze ten rowerek i piłam niedawno to i jest dużo słodsze. Jest dużo słodsze, nie? Nie, bo to jest takie łagodniejsze w sumie, dlatego pewnie kobiety. Ale tak ładnie ciężko opada, nie? Tak, jest takie ciężkie, bo słodsze jest też. Czyli bardzo dojrzałe owoce, bardzo. Późny zbiór. Północne, a nie, północne z południa stoku. Ze słonecznego stoku. Dokładnie. Bliżej Starosielc. Jaka ocena? Ja 7, nawet 7,5. Ja też 6,5, no. 6,5 ja daję. Chociaż nie jest złe, tak po 7. 7, tak, 7, no, żeby równo było. Dajemy 7. Nie wiemy, ile kosztuje, ale do obejrzenia w Biedronce. Jak ktoś lubi takie półwytrawne, lekko słodkie, na pewno jest zapach, jest smak, nie jest to wino puste, nie jest to wino bez barwy, także generalnie polecamy.